Wzniesiony w 1896 roku szpital psychiatryczny Overbrook miał być miejscem, które przyniesie ukojenie chorym, ale stał się świadkiem niewyobrażalnych tragedii. W 1917 roku awaria ogrzewania doprowadziła do śmierci wielu pacjentów. Od tamtej pory krążą legendy, że szpital jest nawiedzony. Miejscowi mówią o dziwnych odgłosach i postaciach przemykających wśród jego ruin. Według opowieści lokalnych mieszkańców, w Overbrook czai się coś więcej. Stwór, który pozostaje zagadką. Witajcie. Aktualnie mamy tyle subskrypcji. Jesteśmy o krok od dobicia do 5000. Dzięki za wspieranie kanału, komentowanie oraz lajkowanie. W szczególności wielkie dzięki dla osób wspierających. Spójrzmy, jak aktualnie wygląda iceberg o kryptydach i ile poziomów zostało do końca. Jeśli chcecie pozostać w kontakcie, to zapraszam do zaobserwowania mnie na Instagramie oraz do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie będziemy mogli omawiać przyszłe odcinki i nie tylko. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Nie przedłużając, zaczynajmy. Moon-Eyed People. Moon-Eyed People to tajemnicza grupa człekokształtnych istot, o których wspomina się w legendach rdzennych Amerykanów, zwłaszcza wśród plemienia Cherokee zamieszkującego region Apalachów. Członkowie plemienia Cherokee opisują Moon-Eyed People jako istoty o niskim wzroście, bladej skórze i dużych okrągłych oczach, które nie były przystosowane do światła dziennego. Właśnie z tego powodu byli oni aktywni głównie nocą. Rdzenni mieszkańcy Apalachów twierdzą, że w przeszłości doszło do konfliktu pomiędzy Moon-Eyed People a przodkami Cherokee, w wyniku czego te tajemnicze istoty zostały wyparte z regionu Apalachów. Niektórzy badacze uważają, że ruiny murów znajdujące się w Fort Mountain w stanie Georgia mogą być pozostałością właśnie po tej grupie. Zgodnie z legendą, Moon-Eyed People zostali wyparci przez Cherokee w czasie pełni księżyca, co jest symbolicznym nawiązaniem do ich związku z nocą. Warto zauważyć, że wzmianki o istotach podobnych do Moon-Eyed People nie są unikalne dla kultury Cherokee i pojawiają się w legendach innych rdzennych ludów z południowo-wschodnich rejonów Stanów Zjednoczonych. Zastanawiające jest to, że opisy tych postaci w wielu aspektach przypominają europejskie legendy o małych, bladych istotach mieszkających pod ziemią, takich jak elfy czy krasnoludy. Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia ludzi o księżycowych oczach. Część badaczy sugeruje, że mogli to być europejscy osadnicy, którzy przybyli do Ameryki Północnej na długo przed Kolumbem. Jedna z teorii łączy ich z legendą o walijskim księciu Madoku, który rzekomo dotarł do Ameryki w XII wieku. Niektórzy wskazują również na możliwość, że Moon-Eyed People byli celtyckimi odkrywcami, którzy zbudowali prymitywne struktury obronne, takie jak te w Fort Mountain. Ale z czasem zostali wchłonięci przez lokalne plemiona, a ich wygląd i styl życia stały się podstawą legend. Istnieje także teoria, że Moon-Eyed People mogli pochodzić od Wikingów, którzy dotarli do wybrzeży Ameryki Północnej około 1100 roku, co pokrywa się z ich obecnością na Nowej Fundlandii. Jeszcze inni badacze sugerują, że Moon-Eyed People mogli być przedstawicielami nieznanej cywilizacji prekolumbijskiej, być może związanej z budową starożytnych kurhanów, które znajdują się na całym wschodnim wybrzeżu USA. Archeologowie odkryli struktury i artefakty w regionie Apalachów, które nie pasują do żadnej znanej grupy rdzennych mieszkańców. Te odkrycia sugerują istnienie zaginionej kultury, która z jakiegoś powodu zniknęła lub została zapomniana. A wy, jak myślicie, czy w tej legendzie jest jakieś ziarenko prawdy? Hudson River Monster. Hudson River Monster lub Kipsi to tajemnicze stworzenie, które od wieków pojawia się w opowieściach mieszkańców okolic rzeki Hudson, biegnącej przez stany Nowy Jork i New Jersey. Wśród lokalnych legend często mówi się o ogromnej, wężopodobnej istocie zamieszkującej mętne wody rzeki Hudson.
opisy stworzenia, różnią się, ale wiele z nich łączy kilka wspólnych cech. Potwór miał być długi na kilkanaście metrów, z grubą, łuskowatą skórą i wielkimi, wyłupiastymi oczami, które mogą przypominać gadzie. Wiele relacji sugeruje, że Hudson River Monster porusza się szybko i sprawnie, często pojawiając się w pobliżu łodzi rybackich, co wywołuje strach wśród świadków. Jeden z najbardziej znanych przypadków miał miejsce w 1609 roku, kiedy to słynny odkrywca Henry Hudson, badając rzekę, opisał spotkanie z wielką, dziwaczną bestią, która wynurzyła się z wody. Relacje o potworze pojawiły się na nowo w XIX wieku, gdy doniesienia o rzekomych obserwacjach zaczęły napływać od okolicznych rybaków i kapitanów statków, którzy opowiadali o spotkaniach z gigantycznym, wężowatym stworzeniem poruszającym się wzdłuż brzegów rzeki. Jednym z najbardziej znanych incydentów była obserwacja z 1899 roku, kiedy to grupa pasażerów na promie rzekomo dostrzegła olbrzymiego potwora, który na moment wynurzył się z rzeki. Opowieść ta szybko obiegła media, wzbudzając spekulacje i strach wśród lokalnych społeczności. Co ciekawe, potwór z rzeki Hudson nie ograniczał się tylko do terenów wiejskich. Według niektórych relacji widywano go nawet w pobliżu Nowego Jorku, co podsycało atmosferę tajemniczości. Wielu badaczy podjęło próby wyjaśnienia fenomenu Hudson River Monster. Jedna z bardziej popularnych teorii mówi, że opisy tego potwora mogą być efektem pomyłki. Rzeka Hudson była niegdyś zamieszkiwana przez duże gatunki zwierząt morskich, takie jak białugi czy jesiotry, które mogły być mylone z mityczną bestią. Jesiotry, które osiągają imponujące rozmiary, mogą przypominać gigantyczne, wężopodobne stworzenia, co mogło zapoczątkować legendy. Inna teoria sugeruje, że Hudson River Monster mógł być efektem miejscowych przesądów podsycanych przez lęk przed nieznanym. W czasach kolonialnych, gdy Ameryka Północna była wciąż tajemniczym i dzikim terytorium, niektóre spotkania z nieznanymi zwierzętami mogły nabrać charakteru nadprzyrodzonego, tworząc podstawę dla lokalnych legend. Istnieją też bardziej współczesne teorie, które zakładają, że opowieści o Hudson River Monster mogły być celowo przesadzone, aby przyciągnąć uwagę turystów i badaczy z całego kraju. W niektórych przypadkach miejscowi opowiadali historie o spotkaniach z potworem, które potem okazywały się żartem lub mistyfikacją. Czy Hudson River Monster to jedynie wytwór ludzkiej wyobraźni i przesądów? Jak sądzicie? Dobhar Chu. Dobhar Chu, znany również jako wodny pies lub wodny ogar, to mityczne stworzenie z irlandzkiego folkloru, opisywane jako krzyżówka psa i wydry. Według legend ten potwór zamieszkuje jeziora i rzeki Irlandii, a jego reputacja jest przerażająca. Dobhar Chu ma być szybki, brutalny i żądny krwi. Ma atakować zarówno ludzi, jak i zwierzęta. W niektórych opowieściach potwór osiąga nawet od 3 do 5 metrów długości. Jest opisywany jako istota posiadająca białą sierść z czarnymi końcówkami uszu i charakterystycznym krzyżem na grzbiecie. Najbardziej znana legenda związana z Dobhar Chu dotyczy morderstwa Grace Connelly w 1722 roku nad jeziorem Glenaid w hrabstwie Leitrim. Zgodnie z tą opowieścią, Grace została brutalnie zaatakowana przez potwora podczas prania ubrań nad brzegiem jeziora. Jej mąż Terence zdołał zabić stwora, ale przed śmiercią Dobhar Chu wydał przerażający ryk, który wezwał jego partnera. Drugi potwór zaatakował Terence'a, jednak ten zdołał go pokonać dzięki pomocy towarzysza. Niesamowite, jak Terence zdołał przekonać wszystkich, że za śmierć jego żony jest odpowiedzialny nieznany potwór, a nie on. Dobhar Chu został rzekomo zaobserwowany współcześnie. Ostatnia relacja pochodzi z 2000 roku, kiedy artysta Sean Corcoran i jego żona twierdzili, że widzieli tę istotę na wyspie Orney w hrabstwie Galway. Opisali ją jako dużą, ciemną, z pomarańczowymi płetwami, poruszającą się w wodzie z niesamowitą prędkością. Najważniejsze pytanie, jakie mi się tutaj nasuwa, to kto zabił Grace Connelly w 1722 roku? Black Bird z Czarnobyla. Legenda o czarnym ptaku z Czarnobyla pojawia się w opowieściach o katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku.
przypominając historię o Mothmanie z Point Pleasant w USA. Zgodnie z tą legendą, kilka tygodni przed wybuchem w reaktorze numer 4 pracownicy elektrowni zaczęli zgłaszać dziwne zjawiska. W okolicach elektrowni zaobserwowali ogromną czarną postać o skrzydłach i świecących czerwonych oczach, która nie posiadała głowy, co sprawiało, że oczy znajdowały się na jej torsie. Poza samymi obserwacjami świadkowie zgłaszali dziwne sny oraz twierdzili, że otrzymywali głuche telefony. Legenda mówi, że ci, którzy widzieli Blackbirda, zaczynali miewać złe przeczucia, a ich stan psychiczny pogarszał się. Pracownicy zgłaszali swoje obserwacje, ale nie podjęto żadnych działań. Po katastrofie niektórzy członkowie zespołów sprzątających teren zgłaszali, że widzieli to stworzenie unoszące się nad zniszczonym reaktorem, co jeszcze bardziej pogłębiło tajemnicę i strach związany z tym wydarzeniem. Podobnie jak Mothman, Blackbird z Czarnobyla często jest interpretowany jako zwiastun nadchodzącej katastrofy. Dzieci jaskiń. Dzieci jaskiń pojawiają się w opowieściach i legendach z różnych części świata. Wspomina się o nich również w przekazach rdzennych ludów Ameryki, gdzie wiąże się je z ideą, że niektóre plemiona lub ich przodkowie byli zmuszeni do życia pod ziemią, szczególnie w czasach wielkich katastrof. W przekazach Indian Hopi istnieją legendy o istotach, które schroniły się w jaskiniach, by przetrwać wielkie powodzie lub inne katastrofy naturalne. W tego rodzaju opowieściach dzieci jaskiń mogą być pozostałością po pierwotnych ludziach, którzy zostali zapomnieni przez czas, żyjąc w ukryciu. Historie o dzieciach jaskiń pojawiają się również w europejskim folklorze, ale w nieco zmienionej formie. Jednym z przykładów są słynne zielone dzieci z Woolpit, które według legendy pojawiły się w średniowiecznej Anglii. Była to dwójka dzieci, które zostały znalezione na polu. Miały zieloną skórę i mówiły nieznanym językiem. Twierdziły, że pochodzą z podziemnego świata, gdzie słońce nigdy nie świeci. W innych interpretacjach dzieci jaskiń uważane są za pozostałości dawnych cywilizacji, które skryły się pod ziemią, aby uniknąć zagłady lub wyniszczających wojen. Niektórzy badacze folkloru łączą te opowieści z teoriami o podziemnych miastach, zamieszkałych przez tajemnicze rasy, które unikają kontaktu z ludźmi. Niektóre z tych teorii pokrywają się z opowieściami o Moon-Eyed People z legend Cherokee, ponieważ zarówno dzieci jaskiń, jak i ludzie o księżycowych oczach są związani z życiem w podziemiu lub w ciemnych, odizolowanych miejscach, a ich wygląd często wyróżnia się bladą skórą i wrażliwością na światło. Potwór z jeziora Utopia. Potwór z jeziora Utopia, nazywany również Starym Nedem, to legendarna istota, która rzekomo zamieszkuje wody jeziora Utopia w prowincji New Brunswick w Kanadzie. Opowieści o tym potworze sięgają czasów przed europejską kolonizacją, kiedy to rdzenni mieszkańcy Mali Sit napotkali na gigantyczne stworzenie podczas spływu kajakiem, które goniło ich przez całą długość jeziora. Stary Ned opisywany jest jako duże, wężowate stworzenie, osiągające nawet 12 metrów długości. Niektórzy twierdzą, że przypomina gigantycznego węgorza lub starożytnego morskiego gada. Obserwacje Starego Neda pojawiają się głównie wiosną, gdy topnieje lód na jeziorze Utopia. Jedna z najbardziej znanych relacji pochodzi z 1996 roku, kiedy to grupa kajakarzy widziała stwora pływającego tuż pod powierzchnią wody. Uważa się, że Stary Ned może być nieznanym gatunkiem gigantycznego węgorza lub wstęgorem królewskim, który może osiągać nawet 8 metrów długości i ważyć 272 kg. A kto wie, być może mamy do czynienia z jeszcze innym nieznanym gatunkiem. Kryptozoolog Norma Stewart uważa, że Old Ned odwiedza jezioro Utopia raz na 3 do 5 lat, przemieszczając się pomiędzy jeziorem a Oceanem Atlantyckim. Stewart spekuluje, że może chodzić o cykl rozmnażania się lub żywienia. Big Muddy Monster. Big Muddy Monster to stworzenie pochodzące z południowego Illinois w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie z rejonu Murfreesboro w pobliżu rzeki Big Muddy. Pierwsze doniesienia o tym potworze pojawiły się w 1973 roku, kiedy lokalna para zgłosiła spotkanie z tajemniczym, dużym, dwunożnym stworzeniem pokrytym białymi włosami.
Potwór miał mieć około 2 do 2,5 metra wzrostu. Był pokryty błotem i wydzielał wyjątkowo nieprzyjemny zapach. Następnie zgłoszono kolejne obserwacje, a miejscowa policja wszczęła oficjalne śledztwo. Stwór ten rzekomo zostawił ogromne, niezidentyfikowane ślady i śluz, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie. Pomimo poszukiwań nie udało się uchwycić potwora, jednak legenda zaczęła żyć własnym życiem, zyskując rozgłos w mediach, w tym nawet w The New York Times. W późniejszych latach mieszkańcy nadal donosili o sporadycznych obserwacjach, co utrwaliło potwora w lokalnej kulturze jako regionalnego odpowiednika Bigfoota. No właśnie, nie sposób zignorować faktu, iż Big Muddy Monster przypomina inne kryptozoologiczne postaci, tak jak Bigfoot czy Yeti, które pojawiają się w różnych kulturach na całym świecie. Niektórzy spekulują, że być może jest on zmutowanym zwierzęciem lub nieznanym gatunkiem. Choć nie brakuje teorii, że jest on tylko i wyłącznie częścią lokalnego folkloru, który przetrwał dekady. Szuszwagi. Szuszwagi to potwór, który rzekomo zamieszkuje wody jeziora Szuszwap w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Od 1904 roku pojawiają się raporty o obserwacjach tego stworzenia, opisywanego w różny sposób. Niektórzy twierdzą, że jest to olbrzymi wężowaty stwór o szarym lub brązowym ciele. Inni opisują go jako stworzenie przypominające niedźwiedzia z cechami wodnymi. Najczęściej jednak szuszwagi opisywany jest jako istota o długości dochodzącej nawet do 8 metrów, poruszająca się po jeziorze w charakterystyczny, falisty sposób. Jedno z najbardziej znanych spotkań miało miejsce w 1984 roku, kiedy Linda Griffiths i jej dzieci zaobserwowali istotę płynącą po powierzchni wody, przypominającą węża z kilkoma widocznymi garbami. Kolejne relacje, sięgające 2018 roku, mówią o podobnych obserwacjach. Często nieznane stworzenie unosi się na wodzie jak kłoda, aby w nieoczekiwanym momencie zniknąć pod taflą wody. Istnieje kilka teorii na temat tego, czym może być szuszwagi. Niektórzy badacze sugerują, że mamy do czynienia z prehistorycznym stworem, takim jak bazylozaur. Inni wskazują na to, że być może jest on nieznanym gatunkiem wielkiego węgorza. Bez względu na to, czym szuszwagi naprawdę jest, historia ta pozostaje żywa w lokalnych opowieściach i kulturze, będąc lokalnym odpowiednikiem bardziej znanych wodnych potworów, takich jak potwór z Loch Ness czy Ogopogo. Na pewno ciekawe jest, skąd na całym świecie biorą się opowieści o wodnych potworach, których opisy wyglądu są do siebie uderzająco podobne. Lone Pine Mountain Devil. Lone Pine Mountain Devil to kryptyda, która pochodzi ze stanu Kalifornia w USA, szczególnie z regionu Sierra Nevada. Często porównuje się go do słynnego Jersey Devil z New Jersey, który pojawił się w poprzednich odcinkach z serii o kryptydach. Lone Pine Mountain Devil jest opisywany jako stworzenie posiadające wiele skrzydeł, przypominające nietoperze, z ostrymi szponami i zębami. W niektórych wersjach legendy mówi się, że są to skrzydlate demony z piekła, wysłane, aby atakować tych, którzy niszczą naturalne środowisko. Pierwsze doniesienia o Lone Pine Mountain Devil pochodzą z XIX wieku, kiedy to osadnicy natrafili na zwłoki zwierząt takich jak kojoty i rysie, które były ofiarami tego stworzenia. Według jednego z najbardziej znanych opowiadań, grupa hiszpańskich osadników zniknęła w tajemniczych okolicznościach po tym, jak zostali zaatakowani przez stado skrzydlatych demonów w górach. Jedyny ocalały ksiądz Justus Martinez opisał to wydarzenie jako dzieło przeklętych stworzeń. Z biegiem lat Lone Pine Mountain Devil stał się integralną częścią lokalnego folkloru Kalifornii, a współczesne relacje opisują go jako stworzenie atakujące ludzi, którzy naruszają spokój gór. Honey Island Swamp Monster. Honey Island Swamp Monster, znany również pod nazwą Cajun Sasquatch czy La Bouette Noire, to kryptyda przypominająca małpę, zamieszkująca rzekomo bagniste tereny w rejonie Honey Island w południowej Luizjanie. Jego wygląd opisuje się jako stworzenie przypominające połączenie goryla i krokodyla o wysokości około 2 metrów. Ma być pokryty szarym futrem lub łuskami z przerażającymi żółtymi lub czerwonymi oczami
i 4 palcami na każdej stopie. Miejscowi opisują go również jako bestię wydzielającą intensywny, zgniły zapach, przypominający zepsute jajka lub bagienny gaz. Legenda Cajun Sasquatch sięga czasów, gdy Harlan Ford, emerytowany kontroler ruchu lotniczego, wraz z przyjacielem Billy Millsem po raz pierwszy zobaczyli tę istotę w 1963 roku. Podczas polowania mieli natrafić na potężnego, dwunożnego stwora. Dowodem na to miały być dziwne odciski stóp pozostawione przy zabitym dziku. Relacje te zyskały popularność w latach 70., zwłaszcza po odkryciu nagrania na taśmie Super 8, które miało rzekomo przedstawiać stwora. Wiele lokalnych opowieści wiąże legendę z dawnymi wierzeniami rdzennych Amerykanów. Spekuluje się także, że bestia mogła pochodzić od małp, które uciekły z cyrku po wykolejeniu się pociągu w okolicy. Potwór z Barmów. Barmów Monster to tajemnicza istota morska, która według legend zamieszkuje estuarium rzeki Mawdach w pobliżu miasta Barmów w Walii. Historia tego stworzenia sięga przynajmniej XIX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze relacje o dziwnych wielkich śladach na plaży, przypominających odciski stóp słonia. Współczesne opowieści opisują Barmów Monster jako stworzenie o długości około 9 metrów, wyglądające jak gigantyczny wąż morski lub żółw, czasami z dodatkowym grzbietem wystającym z wody. Jedna z najbardziej znanych obserwacji miała miejsce w 1975 roku, kiedy grupa dzieci zobaczyła duże, nieznane stworzenie na plaży. Dzieci zgłosiły zdarzenie policjantowi, który rzekomo był świadkiem, jak potwór zanurza się w wodach zatoki. Najnowsza relacja pochodzi z 2016 roku, kiedy emeryt z Lanart Mohamed Tahla sfotografował dziwny kształt unoszący się w estuarium rzeki Aero. Na marginesie trzeba przyznać, że walijskie nazwy miejscowości oraz rzek brzmią jak żywcem wyciągnięte z jakiegoś świata fantazy. A, jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Istot takich jak Barmów Monster czy potwór z Loch Ness jest jeszcze co najmniej kilkanaście. Dlatego nie będę już wspominał o nich w kolejnych odcinkach. Głównie przez to, że są one wszystkie do siebie bardzo podobne. Konga Mato. Konga Mato jest legendarną latającą istotą, która pochodzi z Afryki. Znana zwłaszcza w Zambii, Angolii czy Demokratycznej Republice Konga. Nazwa Konga Mato w języku Kaonde oznacza niszczyciel łodzi lub przewracacz łodzi, co odnosi się do tego, iż atakuje wędrowców, którzy przekraczają rzeki. Opisywany jest on jako duże skrzydlate stworzenie, przypominające pterozaura z czerwono-czarną błyskowatą skórą i ostrym dziobem wyposażonym w zęby. Jego skrzydła pozbawione są piór i przypominają te występujące u nietoperzy, a ich rozpiętość sięga od 4 do nawet 7 metrów. Pierwsze raporty o Konga Mato pochodzą z 1923 roku, kiedy brytyjski odkrywca Frank Welland opisał spotkanie z tym stworzeniem podczas podróży przez afrykańskie bagna. W późniejszych latach inni badacze i lokalni mieszkańcy także donosili o podobnych spotkaniach, co wzmocniło legendę o Konga Mato i przyciągnęło uwagę kryptozoologów z całego świata. Niektórzy spekulują, że Konga Mato może być pozostałością po prehistorycznych pterozaurach, chociaż brak na to dowodów. Współcześnie uważa się, że może być to błędnie zidentyfikowany duży ptak lub nietoperz. Burun Jor. Burun Jor to tajemnicze stworzenie z australijskiego folkloru, które według opowieści zamieszkuje odległe tereny outbacku w północnej Australii. Opisywany jest jako ogromny, dwunożny drapieżnik przypominający tyranozaura o długości sięgającej 7,5 metra. Jego charakterystyczną cechą są trójpalczaste ślady, które często pozostawia przy wodopojach i w pobliżu rzek. Z powodu tych śladów miejscowi nadali mu przydomek Old Three Toes. Opowieści o Burun Jor pochodzą z tradycji aborygenów i sięgają czasów sprzed europejskiej kolonizacji. Według tych legend stwór poluje na bydło oraz kangury, a jego obecność wywołuje strach wśród mieszkańców, którzy z czasem zaczęli unikać terenów, gdzie odnajdywano jego ślady.
w latach 1950-1980 pojawiły się współczesne doniesienia, w których rolnicy opowiadali o nagłych zniknięciach bydła, co przypisywano właśnie Burundżorowi. Opowieści o Burundżor są czasem interpretowane jako uosobienie pierwotnych obaw przed nieznanym. Ze względu na odizolowane tereny Australii i ograniczone możliwości eksploracji Outbacku, opowieści o tajemniczych stworzeniach mają szczególną siłę oddziaływania i choć nie ma dowodów na istnienie Burundżor, to kto wie, być może odległe tereny Australii skrywają jakieś nieodkryte gatunki zwierząt. A wy jak sądzicie? Czy jest możliwe, aby gdzieś na świecie nadal istniał duży drapieżnik, który nie został odkryty przez naukę? Dajcie znać w komentarzu. Brosnia. Brosnia to legendarny potwór, który rzekomo zamieszkuje jezioro Brosno w zachodniej Rosji. Według legend jego historia sięga XIII wieku, kiedy to miał przegonić armię Tatarów, która odpoczywała nad jeziorem przed planowanym atakiem na Nowogród. Potwór wyłonił się z wody i przeraził wojsko na tyle, że dowódcy porzucili swoje plany i wycofali się. Przez wieki opowieści o Brosnia przybierały na sile, a relacje o jego obserwacjach pojawiały się w XIX i XX wieku. Ten tajemniczy stwór jest opisywany jako stworzenie podobne do smoka, często przyrównywane do mitycznego potwora z Loch Ness. Ma długie ciało, przypominające węża z czterema łapami i skrzydłami, co sugeruje podobieństwo do prehistorycznych gadów, takich jak plezjozaury. Niektóre wersje legendy mówią o jego zdolności do zionięcia ogniem, co potwierdza jego mityczny charakter. Chociaż istnieją teorie sugerujące, że być może jest to tylko duża ryba, taka jak szczupak, albo naturalne zjawisko, np. wulkaniczne pęknięcia uwalniające gazy, które mogłyby wprowadzić ludzi w błąd. Potwór ze szpitala psychiatrycznego Overbrook. Legenda o tajemniczym stworze związanym z Overbrook Asylum jest osadzona w historii starego szpitala psychiatrycznego w Cedar Grove w New Jersey. Zniesiony w 1896 roku Overbrook stał się miejscem licznych tragedii i pozostawił po sobie wiele mrocznych opowieści. Szpital zyskał złą sławę ze względu na trudne warunki w nim panujące, w tym poważne zaniedbania i śmierć pacjentów z powodu awarii ogrzewania w 1917 roku, co zaowocowało opowieściami o tym, że jest on nawiedzony. Miejscowi oraz badacze zjawisk paranormalnych często wspominają o dziwnych, nadnaturalnych zdarzeniach. Niektórzy twierdzą, że w ruinach szpitala można spotkać ducha lub nawet stwora, którego określa się jako tajemniczą bestię przemierzającą korytarze. Znana jest również opowieść o tak zwanej bestii z Overbrook, która według świadków ma być gigantyczną, ciemną postacią o nieludzkich proporcjach, rzekomo widywaną nocą na terenie szpitala. Kiedy się pojawia, można usłyszeć dziwne dźwięki i odgłosy kroków w opuszczonych budynkach. Szpital Overbrook posiada skomplikowaną sieć podziemnych tuneli, które dodatkowo potęgują wrażenie klaustrofobii i niepokoju, co bez wątpienia przyczyniło się do rozwoju licznych miejskich legend. W ostatnich dekadach szpital przyciągnął uwagę poszukiwaczy duchów, a różne programy telewizyjne, takie jak Extreme Ghost Adventures, zrealizowały tam swoje odcinki. Nawet po zamknięciu placówki w 2007 roku opowieści o dziwnych zjawiskach i spotkaniach z nieznanym stworem z Overbrook nadal fascynują i przerażają miłośników zjawisk paranormalnych oraz eksploatorów, którzy odwiedzają to miejsce pomimo licznych ostrzeżeń i patroli policyjnych strzegących opuszczonych budynków. Tatzelwurm. Tatzelwurm to enigmatyczna istota znana z folkloru Alp, szczególnie w Austrii, Niemczech oraz Szwajcarii. Opisywany jest jako stwór przypominający węża lub jaszczurkę. Mierzy maksymalnie 2 metry długości i posiada charakterystyczną, przypominającą kota głowę z dużymi oczami. W zależności od wersji legendy, Tatzelwurm może mieć tylko przednie kończyny lub być całkowicie pozbawiony nóg, co sprawia, że porusza się w specyficzny, wijący sposób. Pierwsze doniesienia o Tatzelwurmie pojawiły się już w XVIII wieku, kiedy miejscowi opowiadali o spotkaniach z tym stworzeniem.
W niektórych opowieściach przypisywano mu zdolności zionięcia trującymi oparami lub ziania ogniem, co sugeruje inspirację mitami o smokach. Współczesne opisy bywają różne, lecz często wspomina się, że Tatzelwurm jest pokryty łuskami w kolorach brązowym lub zielonkawym, które pomagają mu maskować się w górskich lasach. I choć naukowcy nie znaleźli dowodów potwierdzających istnienie Tatzelwurma, badacze kryptozoologii sugerują, że może być to nieznany gatunek płaza lub gada. Gator Man. Gator Man lub człowiek aligator to postać związana z rozległymi bagnami oraz rozlewiskami Parku Narodowego Everglades na Florydzie. Według opowieści Gator Man jest hybrydą człowieka i aligatora. Relacje o spotkaniach z tą istotą sięgają XVIII wieku, kiedy zaczęto donosić o spotkaniach z Gator Manem, często przedstawianym jako niebezpieczna hybryda zamieszkująca bagna. Jednym z najsłynniejszych przypadków jest Jake the Alligator Man, którego zmumifikowane ciało wystawiane jest na pokaz w sklepie z pamiątkami w stanie Waszyngton. Istota ta miała być rzekomo odnaleziona na bagnach Florydy, co wzbudziło wielkie zainteresowanie w mediach w latach 80. Inne wersje legendy o człowieku aligatorze pochodzą z New Jersey. Według doniesień z lat 70. miał on atakować ludzi w pobliżu Newton Lafayette. Uważa się, że obydwie te legendy mają swoje korzenie w wierzeniach Indian, gdzie wspomina się o ludzko-zwierzęcych hybrydach żyjących na bagnach. Chipekwe. Chipekwe to stworzenie, które od wieków budziło zainteresowanie i lęk wśród ludów południowo-wschodniej Afryki, a szczególnie w Zambii. Opisywany jest jako ogromne, rogate, wodne zwierzę, przypominające nosorożca. Chipekwe było znane z ataków na hipopotamy i inne duże zwierzęta wodne. Pierwsze europejskie doniesienia o tym stworzeniu pochodzą z początku XX wieku, gdy brytyjscy kolonizatorzy, tacy jak Sean C. Stigand i Hans Schomburg, spotkali się z lokalnymi opowieściami o wodnym nosorożcu w regionach Bangweulu i Kafue w Zambii. Opis Chipekwe różni się w zależności od źródeł, ale najczęściej mówi się o zwierzęciu wielkości nosorożca z gładką skórą i jednym lub kilkoma białymi rogami, przypominającymi kły wykonane z kości słoniowej. Niektóre opisy podkreślają jego długą szyję, płetwy zamiast nóg i gęste futro. Chipekwe miało zamieszkiwać głębokie jeziora i bagna, a hipopotamy miały unikać tych rejonów ze względu na agresywne ataki tego tajemniczego stworzenia. Pierwsze zarejestrowane spotkanie miało miejsce w 1840 roku, gdy muzułmański tropiciel słoni Kalowa twierdził, że widział Chipekwe ścigające hipopotama w jeziorze Tanganyika. Kolejne pochodzi z 1901 roku, kiedy Louis de Vries, znany łowca i przyrodnik, twierdził, że widział i strzelał do dużego, rogatego zwierzęcia w jeziorze Choa w Zambii. Jedną z najciekawszych teorii na temat Chipekwe jest to, że mogło być ono prehistorycznym zwierzęciem, podobnym do rogatych ceratopsów, takich jak triceratopsy. Choć nie ma dowodów na obecność takich dinozaurów w Afryce w przeszłości. Inne teorie sugerują, że Chipekwe mogło być nieodkrytą wodną wersją nosorożca, który przetrwał w odizolowanych bagiennych ekosystemach. Co więcej, niektórzy badacze uważają, że opowieści o Chipekwe mogły być wynikiem błędnej identyfikacji samotnych, agresywnych hipopotamów, które od czasu do czasu atakują inne zwierzęta. Potwór St. Simon's Island. W marcu 2018 roku Jeff Warren, lokalny mieszkaniec, natknął się na szczątki tajemniczego zwierzęcia na plaży w pobliżu rezerwatu morskiego St. Simon's Island. Warren i jego syn opisali to stworzenie jako coś, co przypominało prehistoryczne zwierzęcie, mające długi ogon i wydłużoną szyję, co doprowadziło do porównań z prehistorycznymi morskimi gadami, takimi jak plezjozaury. Zdjęcia i nagrania zrobione przez Warrena szybko rozprzestrzeniły się w internecie, wzbudzając spekulacje na temat pochodzenia tego stworzenia. Większość specjalistów uznała, że zwłoki mogły być szczątkami małego wieloryba lub delfina,
które uległy znacznemu rozkładowi, co nadało im dziwny, nietypowy wygląd. Nie przeprowadzono jednak żadnych formalnych badań DNA, aby jednoznacznie ustalić pochodzenie szczątków. Król szczurów. W kontekście kryptozoologii król szczurów bywa przedstawiany jako mityczne stworzenie lub legendarna hybryda powstała na bazie rzeczywistego fenomenu zoologicznego, jakim jest bez wątpienia splątanie ogonów szczurów. Chociaż zjawisko to zostało udokumentowane jako naturalna anomalia, w kryptozoologii istnieją bardziej fantastyczne interpretacje króla szczurów, które nadają mu charakter istoty mitycznej. Król szczurów nie jest jedynie grupą szczurów, których ogony splątały się w jedną masę, ale potężnym, inteligentnym stworem, zdolnym do kontrolowania hordy szczurów. Takie interpretacje często przypisują mu nadprzyrodzone moce, zdolność komunikacji z innymi gryzoniami i umiejętność przejmowania kontroli nad całymi populacjami szczurów w miastach. W innych wersjach legendy król szczurów bywa opisywany jako gigantyczna istota złożona z połączonych ze sobą szczurów, które funkcjonują jako jedno świadome ciało. Takie wyobrażenie przywołuje wizję istoty, która jest swego rodzaju królem lub przywódcą szczurzej społeczności, otoczoną armią posłusznych gryzoni. W tych opowieściach król szczurów jest symbolem chaosu, destrukcji i brudu, a jego pojawienie się zwiastuje katastrofę lub nadchodzącą epidemię. Czarny dywan. Czarny dywan to stworzenie związane z oceanem, opisywane jako duża, falująca masa, przypominająca gruby, czarny dywan, która porusza się po dnie oceanu. Według doniesień nurków stworzenie to wygląda jak zbiorowisko mikroorganizmów lub tak zwane stworzenie o świadomości zbiorowej, podobny do organizmów kolonialnych, takich jak żeglarz portugalski czy syfonofory. Najbardziej charakterystyczne cechy czarnego dywanu to jego zdolność do wtapiania się w mrok głębin oceanu i jego potencjalne ogromne rozmiary. Według niektórych relacji może osiągać setki metrów. Spekuluje się, że być może jest to nadal nieodkryty gatunek głębinowy, który używa unikalnych form ruchu, aby uniknąć wykrycia, żyjąc na głębokościach, gdzie światło po prostu nie dociera. Jednak te relacje pozostają anegdotyczne i nie ma solidnych dowodów naukowych potwierdzających jego istnienie. Jak myślicie, jakie jeszcze nieodkryte stwory zamieszkują bezkres oceanu? Bestia z Busco. Mówi się, że bestia z Busco zamieszkuje jezioro Fulk w pobliżu miasta Churu Busco w stanie Indiana w USA. Historia tego stworzenia zaczęła się w 1898 roku, kiedy farmer o imieniu Oscar Fulk twierdził, że zauważył ogromnego żółwia na swojej ziemi. Jednak legenda o bestii z Busco nabrała rozgłosu dopiero w latach 40. XX wieku, kiedy doniesienia o gigantycznym żółwiu ponownie pojawiły się. W 1948 roku Gail Harris, właściciel jeziora Fulk, zaczął zgłaszać obserwacje tego olbrzymiego żółwia, który rzekomo miał ważyć ponad 200 kg. Ciekawe swoją drogą, jak to sprawdził. Relacje Harrisa wywołały medialną sensację, a mieszkańcy okolic i dziennikarze z całego kraju przybywali, aby odnaleźć bestię z Busco. Harris przeprowadził kilka prób wyłowienia bestii, w tym spuszczenie wody z jeziora, jednak wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Większość badaczy uważa, że historia o bestii z Busco jest wynikiem przesady lub błędnych obserwacji dużych żółwi, które faktycznie mogą zamieszkiwać jeziora w tym regionie. Niektórzy spekulują, że mogła to być nieodkryta odmiana żółwia Snapping Turtle, który może osiągać duże rozmiary, choć nie tak duże, jak opisuje legenda. Skrzat z Kriszton. Skrzat z Kriszton to miejska legenda oraz fenomen internetowy, który zyskał popularność w 2006 roku, po tym jak lokalna stacja telewizyjna WPMI-TV, pochodząca z Mobile w stanie Alabama, wyemitowała zabawny reportaż. Historia dotyczyła doniesień mieszkańców dzielnicy Kriszton, którzy twierdzili, że widzieli irlandzkiego skrzata na drzewie. Wydarzenie szybko zyskało rozgłos, głównie dzięki niezwykle barwnym i humorystycznym wypowiedziom lokalnych mieszkańców. W marcu 2006 roku mieszkańcy Kriszton zaczęli zgłaszać, że na jednym z drzew widzieli małego skrzata.
tłumy ludzi gromadziły się w tym miejscu z nadzieją, że zobaczą tajemniczą istotę. Wielu z nich uwierzyło, że Leprechaun jest prawdziwy. Reportaż z tego wydarzenia stał się niezwykle popularny po opublikowaniu go na YouTube. Wideo dość szybko zyskało miliony wyświetleń, głównie ze względu na śmieszne wypowiedzi mieszkańców i charakterystyczny rysunek z krzata, który jeden z mężczyzn pokazał reporterom. Ten obrazek szybko stał się memem. Zresztą spójrzcie sami na fragmenty reportażu. Curiosity leads to large crowds in Mobile's Crichton community. Many of you bring binoculars, camcorders, even camera phones to take pictures. To me, it looked like a leprechaun to me. I gotta do look up in the tree. Who else in the leprechaun say yay? This amateur sketch resembles what many of you say the leprechaun looks like. Others find it hard to believe and have come up with their own theories and explanations for the image. My theory is it's casting a shadow from the other limb. Could be a crackhead that got hold to the wrong stuff. And it told him to get up in a tree and play a leprechaun. We're gonna get down to the bottom of this. Yeah, still on there, guy. Don't be afraid. Don't be afraid, man. This guy helping to direct traffic says he's prepared for his encounter with the leprechaun. He's suited up from head to toe. This waters off smells right here. This is a special leprechaun flute. This has been passed down from thousands of years ago from my great-great-grandfather who was Irish. I just came to help out. Others just came to get lucky in hopes a pot of gold may be buried under this tree. I'm gonna run a backhoe and uproot that tree. I wanna know where the gold is. Czarny demon. Czarny demon to nieznany olbrzymi rekin, który rzekomo zamieszkuje wody u wybrzeży Baja California w Meksyku. Jest często opisywany jako gigantyczny rekin, podobny do żarłacza białego, osiągający długość od 6 do 18 metrów, o czarnym zabarwieniu skóry, co odróżnia go od innych znanych gatunków rekinów. Według lokalnych opowieści, czarny demon miał być widywany przez rybaków i nurków, którzy opowiadają o spotkaniach z gigantycznym, przerażającym stworzeniem. Ilość opowieści o tym stworzeniu wzrosła w ostatnich dekadach, a rybacy z okolic półwyspu Baja California twierdzą, że widzieli, jak czarny demon niszczy łodzie i poluje na wieloryby. Kryptozoolodzy spekulują, iż czarny demon może być przetrwałym megalodonem, który wyginął około 2,6 miliona lat temu. Inna hipoteza sugeruje, że czarny demon może być po prostu bardzo dużym żarłaczem białym, który zyskał wręcz mitologiczne cechy w wyniku wyolbrzymionych relacji świadków. Rekiny mają różne rozmiary i kształty. Często trudno je precyzyjnie oszacować w wodzie. Wiele spotkań mogło zostać zinterpretowanych jako spotkanie z potworem. Gugwe. Gugwe to mityczne stworzenie z legend rdzennej ludności Ameryki Północnej, które jest jednym z mniej znanych, ale przerażających kryptozoologicznych potworów. W tradycjach rdzennych plemion, takich jak Algonkinowie, Gugwe opisywany jest jako istota o cechach zarówno człowieka, jak i zwierzęcia, często kojarzona z kanibalizmem oraz brutalnością. Zazwyczaj przedstawiany jest jako stworzenie przypominające dużego humanoida o wyglądzie podobnym do Bigfoota, ale z charakterystycznym pyskiem, który przypomina szopa pracza, wilka lub rysia. Ma ostre zęby i pazury, a jego zachowanie jest zazwyczaj przedstawiane jako wyjątkowo agresywne, co odróżnia go od bardziej spokojnych opisów Bigfoota. Według opowieści rdzennych plemion, Gugwe jest dzikim drapieżnikiem, polującym nie tylko na zwierzęta, ale również na ludzi. Często pojawia się w kontekście opowieści ostrzegających przed zapuszczaniem się w nieznane części lasu. Opisy Gugwe mogą różnić się w zależności od plemiona i regionu, ale generalnie uznawany jest za jedno z bardziej mrocznych stworzeń w amerykańskim folklorze. Według doniesień w 1995 roku pewien mężczyzna robił zdjęcia krajobrazu w regionalnym parku Sept Choux w Quebecu w Kanadzie. Sorry za wymowę, ale to jest masakra. Kiedy później przeglądał zdjęcia w domu, zauważył na jednym z nich dziwną postać, którą można było zinterpretować jako Gugwe. Gabagon.
Cabagon był opisywany jako istota o ciele, które w większości pozostawało pod wodą, ale z charakterystyczną dużą głową o hipopotamowatym wyglądzie. Niektórzy świadkowie twierdzili, że stworzenie to miało około kilku metrów długości i poruszało się płynnie po powierzchni wody. Najbardziej znane spotkanie z Cabagon miało miejsce w 1974 roku, kiedy grupa świadków zaobserwowała istotę w pobliżu wyspy Iwate na północy Japonii. Stworzenie miało wynurzać się z wody, ukazując charakterystyczną głowę o szerokich, okrągłych kształtach, przypominających hipopotama. Chociaż niektóre relacje sugerowały, że istota ta mogła być dużym ssakiem morskim lub innym znanym zwierzęciem. Jego niezwykły wygląd wywołał sensację w lokalnych mediach i przyciągnął uwagę kryptozoologów. Spekuluje się, że Cabagon może być nieodkrytym dużym ssakiem morskim lub wielorybem o specyficznej budowie głowy, która przypomina hipopotama. Ośmiornica z Oklahomy. Ośmiornica z Oklahomy rzekomo zamieszkuje słodkowodne jeziora w stanie Oklahoma, takie jak jezioro Thunderbird, jezioro Ulaga i jezioro Ten Killer. Opowieści o tym tajemniczym stworzeniu zaczęły pojawiać się na przestrzeni ostatnich dekad, głównie w związku z licznymi doniesieniami o tajemniczych utonięciach i niewyjaśnionych zaginięciach w okolicy jezior. Kryptyda ta opisywana jest jako gigantyczna ośmiornica o rozmiarze dorównującym osobnikom żyjącym w oceanach. Jej ramiona mają rozciągać się na kilkanaście metrów, a jej skóra ma być czerwono-brązowa. Legenda głosi, że stworzenie to ukrywa się w głębokich wodach jezior i atakuje niczego nieświadomych ludzi oraz zwierzęta, które zbliżą się zbyt blisko brzegu jeziora. Rogaru. Rogaru to wilkołak, który według legendy zamienia się z człowieka w wilka lub wilkopodobną istotę. Przemiana miała być karą za łamanie zasad religijnych, zwłaszcza w kontekście katolickich postów. Rogaru jest przedstawiany jako groźna i przerażająca bestia, której klątwa może być przenoszona na inne osoby. W niektórych wersjach przekleństwo trwa 101 dni, chyba że zostanie przeniesione na kogoś innego. Legenda o Rogaru wywodzi się z francuskiego folkloru, gdzie wilkołaki lub garu były popularnym motywem. Z czasem opowieść ta została przeszczepiona do Nowego Świata, szczególnie na tereny Nowej Francji, dzisiejszej Kanady i do Luizjany przez francuskich osadników. Stworzenie to stało się integralną częścią kultury Cajun, zwłaszcza w wiejskich obszarach. Rogaru opisywany jest jako stworzenie, które ma ludzką sylwetkę z głową wilka lub psa. Przypomina klasyczne wilkołaki z europejskich opowieści, ale z regionalnym twistem charakterystycznym dla Luizjany. Mówi się, że atakuje ludzi i zwierzęta, a jego przekleństwo może zostać przeniesione na inną osobę, gdy ta zostanie pokąsana lub zabita przez stwora. Melon Heads. Melon Heads to kryptydy wywodzące się z amerykańskiego folkloru, głównie ze stanów Ohio, Michigan oraz Connecticut. Ich nazwa pochodzi od charakterystycznych, nienaturalnie dużych i zdeformowanych głów. W jednej z popularnych wersji legendy Melon Heads były dziećmi poddanymi tajnym eksperymentom medycznym w ośrodkach psychiatrycznych. W wyniku tych eksperymentów ich głowy nienaturalnie powiększyły się. Po ucieczce z placówki mieli schronić się w lasach, gdzie z czasem zdziczały i stały się niebezpieczne. Inne wersje opowieści mówią o rodzinach zamieszkujących odizolowane obszary lasów, które przez pokolenia cierpiały na wrodzone deformacje z powodu chowu wsobnego. Polecam film Zły skręt. W wyniku tego ich głowy miały przybrać charakterystyczny melonowaty kształt. W Connecticut, w okolicach Dracula Drive, ludzie donosili o atakach małych, zniekształconych postaci na ich samochody. W stanie Ohio świadkowie twierdzą, że widzieli Melon Heads w lasach w okolicy Kirtland, często wspominając o ich nienaturalnie dużych głowach i zdziczałym zachowaniu. W jednej z relacji grupa młodych osób miała być rzekomo ścigana przez Melon Heads. Natomiast w Michigan, w lasach Allegan County, również pojawiły się doniesienia o dziwnych postaciach o ogromnych głowach, które miały straszyć lokalnych mieszkańców. Dzięki za dotrwanie do końca, dzięki za wspieranie kanału, subskrybowanie, lajkowanie oraz komentowanie.
ze względu na okres jesienny, postaram się zwiększyć częstotliwość publikacji materiałów, abyście mieli czego słuchać i oglądać podczas deszczowych jesiennych wieczorów. Do następnego.